Cześć, z tej strony Łukasz, witajcie na naszym Kunapowym kanale. W dzisiejszym odcinku nie będę opowiadał o nowych funkcjach czy nowych urządzeniach. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat związany z bezpieczeństwem naszych plików. Nie chodzi tutaj ogólnie o zabezpieczenie samego Kunapa i. Wszystkich danych, wszystkich plików przechowywanych na urządzeniu, ale o zabezpieczenie najważniejszych dla nas plików, których utrata byłaby dla nas bardzo bolesna, bardzo kosztowna, a odzyskanie takich danych byłoby wręcz niemożliwe. Niestety czasem zdarza się tak, że urządzenia ulegają awarii, dyski twarde ulegają awarii, możemy utracić istotne dla nas pliki. Dlatego chciałbym w dzisiejszym odcinku pokazać, jak możemy połączyć trzy usługi, aby uzyskać relatywnie bezpieczne dane. W moim przypadku, chyba najważniejszymi plikami, które przechowuję na Kunapie, są zdjęcia, które wykonywałem na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Nie ma dużego znaczenia, czy te zdjęcia były wykonywane przy użyciu telefonu komórkowego, a więc tych zdjęć codziennych jest bardzo dużo, czy były wykonywane przy użyciu cyfrowej lustrzanki. Takich plików jest bardzo, bardzo dużo. Gdybym utracił część tych plików, wciąż byłoby to dla mnie bolesne, ponieważ przez wiele, wiele lat wykonywałem różne zdjęcia w różnych i ciekawych. I ważnych oraz nietypowych sytuacjach, co oczywiście przekłada się na różnego rodzaju wspomnienia. No i na pewno utrata tych plików bądź ich części byłaby dla mnie naprawdę bardzo, bardzo bolesna. Dlatego pokażę wam, w jaki sposób zabezpieczam moje pliki, aby były bezpieczne, aby w sytuacji, gdy coś stanie się na przykład z moim urządzeniem, z moim kunapem. Pliki, które są dla mnie najważniejsze, nie, nie, nie ucierpiały w tej sytuacji. Generalnie w moim przypadku korzystam z tak naprawdę trzech urządzeń. Podstawowym urządzeniem jest oczywiście QNAP, na którym zapisuję wszystkie pliki, wszystkie zdjęcia, które, które generuję. Nie mam specjalnego podziału na zdjęcia wykonywane lustrzenką, bezlusterkowcem czy, czy aparatem w telefonie komórkowym, ponieważ no, z biegiem lat to się zmienia. Moje zdjęcia są zapisywane w dwóch folderach. W jednych lądują pliki typu RAW, w drugim folderze lądują pliki JPG czy to bezpośrednio z aparatu, czy po obróbce. A następnie wszystkie te pliki zapisuję przy użyciu Hybrid Backup Sync w postaci backupu na dysku zewnętrznym. A więc, gdyby coś się stało z samym urządzeniem, dysk zewnętrzny. Jest obok, na nim są kopie zapisane. I tutaj bardzo ważne jest to, że dysk zewnętrzny jest zamknięty w obudowie posiadającej fizyczny przełącznik włącz-wyłącz. A więc to ja decyduję, kiedy to urządzenie jest dostępne, kiedy nie jest dostępne. A więc nawet gdyby doszło do takiej sytuacji, że na przykład pliki zostałyby usunięte z mojego kunapa z mojego albo zostałyby uszkodzone. To zostanie w postaci kopii zapisanej to też, zostanie to zapisane w postaci kopii na dysku zewnętrznym, ponieważ jest on niedostępny i tylko w określonych momentach ten dysk włączam. Zazwyczaj po wgraniu jakiejś porcji zdjęć na kunapa włączam fizycznym przyciskiem dysk zdjęcia są kopiowane, po zakończeniu tego procesu ten dysk odłącza. Oczywiście jest to proces półautomatyczny, ponieważ samodzielnie zarządzam tym procesem kopiowania, mam wypracowany taki workflow, że w sytuacji gdy zdjęcia zapisuję na nasie, automatycznie wykonuję ich backup. Jednak największym minusem tego rozwiązania jest fakt, że dysk zewnętrzny jest podłączony do kunapa przewodem USB, którego długość jest w jakiś sposób ograniczona, i gdyby doszło do jakiejś większej awarii. Wtedy mógłbym stracić da jedne i drugie dane. Oczywiście tutaj y, troszkę teoretyzuję i mam nadzieję, że takie, taka sytuacja nigdy się nie zdarzy. No ale gdyby na przykład wystąpił pożar, jakieś zalanie bądź inne zdarzenie typu mała domowa katastrofa, wtedy zarówno dane zapisane na kunapie, które i tak są chronione przez migawki, jak i ich kopia na dysku zewnętrznym, no niestety zostałaby utracona. Dlatego warto zastanowić się również nad backupem offsite. Taki backup offsite to rozwiązanie, gdzie pliki, które są zapisane na naszym kunapie, są również kopiowane do jakiejś innej lokalizacji, do innego miejsca. W firmach często ta opcja jest wykorzystywana w połączeniu dwóch urządzeń w różnych lokalizacjach albo poprzez wysyłanie do chmury. W przypadku zastosowań domowych, zwykle mamy pewne ograniczenia z tego względu, że. Nie mamy innej lokalizacji, a jeśli mamy, to trudno nam kupić kolejne urządzenie i je tam wstawić, żeby działało. No albo nie korzystamy z żadnych zaawansowanych chmur. Tutaj najciekawszym rozwiązaniem jest rozwiązanie OneDrive. Jeśli subskrybujemy. Usługę Office 365, która przez Microsoft jest obecnie zalecana i jest najbardziej rozwijana, więc coraz więcej osób tak naprawdę na Office 365 przechodzi, to płacąc okre określo określoną kwotę miesięcznej subskrypcji, otrzymujemy również przestrzeń w chmurze. No i w przypadku kont, które posiadają aż terabajt przestrzeni w chmurze. To możemy ten terabajt przestrzeni wykorzystać nie tylko na zapisywanie dokumentów Worda czy Excela, które, które generujemy, które tworzymy i, i przechowujemy, ale możemy również część tej przestrzeni wykorzystać do zapisywania naszych danych, do naszych kopii. W ten sposób, dzięki Hybrid Backup Sync, możemy na Kunapie stworzyć mechanizm kopii 3.2.1. A więc mamy trzy kopie, które będą na Kunapie, na dysku zewnętrznym i w chmurze, w dwóch różnych lokalizacjach, ponieważ będzie to OneDrive oraz dysk zewnętrzny w naszym, w naszym, w naszym domu czy w naszej firmie. No i mamy przynajmniej jedną kopię off poza miejscem, w którym znajduje się główne urządzenie, czyli główny Kunap. Zobaczmy teraz, w jaki sposób możemy to w naprawdę prosty sposób skonfigurować. Tak naprawdę wystarczy kilka minut, aby w aplikacji Hybrid Backup Sync skonfigurować wykonywanie backupów. Zacznijmy od kopii zapasowej i przywracania. No, i jak widać, mam tutaj kilka zadań backupu skonfigurowanego. Te backupy wykonywane są na. Mój dysk zewnętrzny. W ten sposób mam pewność, że gdyby doszło do e, jakiegoś problemu z nasem, no to kopia danych znajduje się na dysku zewnętrznym. Na potrzeby e, w tej prezentacji podłączę jeszcze jeden dysk zewnętrzny i pokażę wam, w jaki sposób możemy taką kopię na dysk zewnętrzny skonfigurować. Ok, mam podłączony dysk zewnętrzny w obudowie USB. Co prawda, jest to obudowa z interfejsem USB 2.0, więc kopiowanie danych na pewno będzie wolniejsze niż w przypadku 3.0, no ale jest to dodatkowo obudowa, z której mogłem skorzystać podczas dzisiejszego wideo. Przejdźmy więc do. Ustawień naszego dysku zewnętrznego z informacji o urządzeniach zewnętrznych. Klikając nazwę tej obudowy, zostanie wyświetlona pamięć masowa i migawki, gdzie możemy skonfigurować dalsze czynności. No, jeśli dysk zewnętrzny zamierzamy sformatować w systemie plików EXFAT, bądź już jest sformatowany, będziemy musieli dokupić licencję na obsługę tego systemu plików. Dlaczego należy taką licencję dokupić? Ponieważ to jest licencja, którą uzyskujemy od zewnętrznej firmy. W ramach postanowień licencyjnych nie możemy tej licencji dodawać w ramach urządzenia, tylko każdorazowo klient-użytkownik musi ją wykupić. A więc przejdźmy teraz do ustawień, no i wybiorę opcję pełnego formatowania dysku, ponieważ chciałbym wszystkie dane z niego usunąć i przygotować do zapisywania na nim kopii zapasowej. Jest to dysk jednoterabajtowy. Chciałbym zapisać pliki w systemie plików NTFS, z tego względu, że gdyby coś się stało z Kunapem, będę mógł ten dysk podłączyć do komputera i normalnie pliki przeglądać i je przywrócić. A więc formatujemy dysk. Pamiętajcie że, jeśli prze... Pamiętajcie, że jeśli będziecie formatować dysk twardy, wszystkie dane z niego zostaną usunięte, więc warto wybrać dysk, na którym żadne istotne pliki nie są przechowywane albo wcześniej te pliki skopiować. Jeśli natomiast dysk już wcześniej był sformatowany w systemie plików NTFS, wtedy KUNAB go wykryje i możemy go bezpośrednio podłączyć i z niego korzystać. No i OK, widzimy, że nasze urządzenie zostało sformatowane, a tym samym będzie dla nas dostępne. Możemy jeszcze zweryfikować w File Station, że faktycznie widzimy tutaj dysk zewnętrzny. No, i jest DEF1 Partition 2, ponieważ nie zmieniłem nazwy dysku zewnętrznego. Jak teraz skonfigurować wykonywanie backupu? Klikamy Utwórz, nowe zadanie kopii zapasowych. No, i w tym momencie, no i w tym momencie zostanie wyświetlona lista folderów, które możemy wybrać do backupu. Moje zapisane są w katalogu FotoJPG, więc zaznaczam ten katalog automatycznie system oblicza ile przestrzeni zajmują wszystkie pliki w nim zapisane. Jest to prawie 170 GB samych plików JPG. Przechodzimy dalej. No i w tym momencie musimy wskazać, gdzie podłączony jest nasz dysk zewnętrzny, A więc wybieramy opcję lokalny serwer NAS. Wybierz. No i tutaj na liście zobaczymy urządzenie zewnętrzne dev1 partition 2, aby na nim zapisać dane. Tworzymy nowy katalog. Na przykład backup. Klikamy ikonę dodawania katalogu. Jest on automatycznie zaznaczony, więc klikamy OK. Widzimy nazwę naszych zdjęć. W tym momencie widzimy informacje z podsumowaniem, jakie informacje będą kopiowane w backupie na dysk zewnętrzny. No, i klikamy dalej. I w tym momencie możemy ustawić, jak często taka kopia ma się wykonywać. Możemy wybrać opcję harmonogramu, wybierając okresowo, co, w jakich godzinach backup ma się wykonywać, albo codziennie, czy w tygodniu, w jakich dniach, w jakich godzinach taka kopia będzie realizowana. Oczywiście, w przypadku harmonogramu, musimy mieć dysk podłączony do urządzenia i włączony, inaczej kopia się nie wykona. Możemy też wybrać opcję bez harmonogramu i po prostu wykonywać taką kopię zapasową ręcznie. Wtedy musimy pamiętać, żeby tutaj wejść i uruchomić backup, który zostanie zapisany na dysku zewnętrznym. Mamy również ciekawą opcję: automatyczna kopia zapasowa. Automatyczna kopia zapasowa działa w ten sposób, że jeśli dysk zewnętrzny podłączymy do kunapa, a więc na przykład go włączymy przełącznikiem, wtedy system rozpozna, że to urządzenie zostało podłączone. I będzie wykonywało backup. I to jest chyba najwygodniejsza opcja, ponieważ wtedy nie musimy pamiętać o tym, aby uruchomić zadanie backupu bezpośrednio z poziomu aplikacji Hybrid Backup Sync 3. Dodatkowo mamy możliwość utworzenia kopii zapasowej. Teraz na żądania, więc wszystkie pliki, zostaną, wszystkie pliki zostaną teraz jako pierwsza kopia skopiowane. No i wysuń wolumin zewnętrzny po zakończeniu, aby system go odmontował. Abyśmy mogli później albo go odłączyć od QNAP-a, albo wyłączyć zasilanie z tego, tego dysku. Kolejna opcja to zarządzanie wersjami. Po włączeniu zarządzania wersjami możemy określić, jak długą historię w plikach będziemy mieli w ramach naszego repozytorium kopii zapasowych. Domyślnie zarządzanie wersjami nie jest włączone, natomiast jeśli je włączymy, możemy wybrać, czy chcemy przechowywać określoną liczbę wersji plików, albo chcemy je przechowywać przez określoną liczbę dni. Pamiętajcie, że jedno z drugim nie zawsze będzie tożsame. Jeśli w ciągu dnia wykonujemy 5 kopii, to 10 dni przechowywania to znacznie więcej plików niż 10 wersji. Ponieważ 10 wersji to, to raptem 2 dni w takiej konfiguracji. A więc o tym warto pamiętać i ustawić tutaj wartości dobrane do naszych potrzeb. Mamy również opcję inteligentnego przechowywania wersji, w którym możemy określić, jakie typy będą przechowywane, czyli jak długo będą przechowywane wersje godzinowe, tygodniowe, dzienne oraz Miesięczne i tutaj dla backupu możemy ustawić, że na przykład godziny będą będziemy zawsze dwie godziny, dwa tygodnie, trzy dni, dwa miesiące, a więc tutaj możemy tymi ustawieniami się pobawić, aby maksymalnie długo pliki były przechowywane. No i pojawiła się również niedawno funkcja kontroli integralności danych służy ona temu, aby zweryfikować, czy pliki. Przechowywane w takim repozytorium backupu nie uległy zmianie, czy dalej są integralne, czyli są takie jak podczas wykonywania backupu. Tę funkcję możemy zaplanować, aby była wykonywana z harmonogramu, jednak wtedy znowu dysk zewnętrzny musi być cały czas podłączony i aktywny, albo bez harmonogramu, wtedy ręcznie będziemy taką funkcję wywoływali na żądanie. Przejdźmy dalej do reguł, ponieważ tutaj pojawia się bardzo przydatna funkcja QDDUP. QDB jest mechanizmem deduplikacji bekapowanych plików. A więc, jeśli się okaże, że w ramach naszego bekapowanego katalogu pewne pliki się powielają, czyli na przykład, jak w moim przypadku, to samo zdjęcie będzie zapisane w trzech katalogach, to System nie będzie kopiował trzy razy tego samego zdjęcia, nawet jeśli będzie miało różną nazwę, tylko wykona pojedynczą kopię. W ten sposób wielkość naszego backupu będzie zmniejszona. To również będzie miało bardzo duże znaczenie w przypadku wersjonowania, ponieważ kolejny backup naszych danych no, nie będzie już musiał mm, obejmować plików, które w naszym backupie już są zapisane. A więc tutaj będziemy oszczędzać nie tylko miejsce, ale również czas. W zasadach mamy możliwość włączenia szyfrowania po stronie klienta. Oznacza to, że nasz backup zostanie zaszyfrowany. Ponieważ jest to mój dysk zewnętrzny, który raczej nigdzie się nie wybiera, podobnie jak Kunap, to nie muszę tego dysku szyfrować, a więc zostawimy tę opcję nieaktywną. No i w opcjach możemy określić, jak się system ma zachowywać w przypadku niewykonania zadania, czyli na przykład Limit czasu połączenia, limit pomini pominiętnych plik plików, czy limit współbieżnego przetwarzania plików, a więc ile plików jednocześnie ma być zapisywanych w kopii. Wyłączę szyfrowanie, przechodzimy dalej. Krótkie podsumowanie, i po kliknięciu przycisku utwórz, rozpocznie się działanie naszego nowego zadania backupu. Ponieważ zaznaczyłem opcję, aby przy pierwszy, po zakończeniu zadania, to ten backup się utworzył. No to system rozpoczął kopiowanie plików, które będzie trwało pewnie trochę czasu, mamy 100, około 100, 170 GB, oczywiście jeszcze bez deduplikacji, być może system część plików odnajdzie jako powielonych i je odrzuci. Natomiast jest to, podłączo, jest to dysk podłączony w obudowie USB 2.0, więc pewnie ten backup będzie się wykonywał troszkę dłużej. Na tym etapie warto zwrócić uwagę na przycisk Sprawdź integralność danych. Jeśli Backup jest już wykonany i mamy do naszego urządzenia podłączony dysk z zapisanymi backupami. W dowolnym momencie możemy wymusić takie sprawdzenie integralności, a tym samym mieć pewność, że taka kopia jest spójna, czyli pliki zapisane w backupie, jeśli przyjdzie taka potrzeba, będą możliwe do przywrócenia i będą w takiej formie, jak zostały w tym backupie zapisane. Ale to dopiero pierwsza część mojego planu backupowego, ponieważ oprócz wykonywania kopii na dysk zewnętrzny, chciałbym również, aby moje backupy, by, aby moje dane, moje zdjęcia były zabezpieczone w chmurze. Ponieważ korzystam z Office 365, mam do dyspozycji terabajt przestrzeni dyskowej w OneDrive, to chciałbym teraz to wykorzystać. A więc wybieram pliki jak wcześniej. Mój katalog foto.jpg. Przechodzę dalej, no i tutaj z listy już nie wybieram lokalnego serwera, tylko OneDrive i OneDrive dla firm. Po zaznaczeniu tej opcji zostanie wyświetlone okno, w którym musimy się zalogować do naszego konta. A więc zobaczymy ekran logowania wyświetlany przez Microsoft. Tutaj, oczywiście ze względu na bezpieczeństwo, ten ekran jest dla Was niewidoczny. No i widzimy, że nasze konto zostało podłączone. Obecnie około 550 MB, czyli jeszcze dużo, dużo przestrzeni mam dostępnej. Utworzymy tę przestrzeń. W tym momencie Kuna będzie już ją miał zapisaną i gdybyśmy chcieli kolejne zadania w późniejszym czasie skonfigurować, on wystarczy, że po prostu tę opcję. Zaznaczymy. Wybierzemy OneDrive dla firm. No, i w tym momencie musimy wskazać, gdzie będą zapisywane nasze backupy. Ja tutaj mam trzy katalogi. Dodam katalog backup. Jest zaznaczony, a więc klikamy OK. No, i w tym momencie nazwę zadanie: backup OneDrive, aby było to dla mnie. Dosyć zrozumiałe. Przechodzimy dalej. No i musimy skonfigurować tak samo jak wcześniej podstawowe opcje. W tym momencie, ponieważ dostęp do internetu tak naprawdę moje urządzenie ma niemal cały czas, pomijając oczywiście jakieś ewentualne przerwy wynikające z działań operatora. Zdarzają się wyjątkowo rzadko, więc mogę założyć, że urządzenie cały czas jest podłączone do internetu. No to mogę skonfigurować harmonogram wysyłania tych kopii, aby automatycznie całość była przesyłana do OneDrive'a. No i tutaj wybiorę sobie, aby moje backupy były wykonywane zawsze we wtorek i w sobotę o godzinie 20. Jest to taka godzina, gdzie urządzenie nie jest już mocno obciążone, no i kopie mogą, mogą, się, mogą być wysyłane do zdalnej lokalizacji. Klikamy OK, widzimy tę informację. Też zaznaczę utwórz kopię zapasową teraz. No i zarządzanie wersjami. W przypadku mojego OneDrive'a też chciałbym przechowywać wersję. Kilka wersji moich plików niech będzie to 10 wersji. No i kontrola integralności danych na razie takiej opcji włączał nie będę. No i tutaj mamy dodatkowe opcje. Możemy włączyć filtry, pominąć ukryte pliki i foldery, co oczywiście jest dla mnie preferowane, bo na pewno w tych katalogach ze zdjęciami są ukryte katalogi, w których są miniatury wygenerowane przez system, a więc w backupie zupełnie niepotrzebne. Aby ograniczyć rozmiar kopii zapasowych mogę użyć kompresji danych, jak również mogę wybrać opcję QDDAP. W tym wypadku wystarczy my opcja QDDAP. Następnie zasady, dla mnie krytyczna zasada, a więc użyj szyfrowania po stronie klienta. W ten sposób mam pewność, że pliki, a więc moje zdjęcia zapisywane w przestrzeni zewnętrznego usługodawcy, co prawda, jest to Microsoft, a więc możemy uznać, że jest to firma godna zaufania. Jednak chciałbym mieć stuprocentową pewność, że nawet jeśli ktoś uzyska dostęp do tej przestrzeni, w teoretycznie mojej chmurze, w moim domu, teoretycznie mojej przestrzeni, nie uzyska dostępu do moich backupów, a tym samym do moich zdjęć. Dlatego mogę podać hasło szyfrowania. Oczywiście tutaj możemy wybrać takie hasło, które będzie trudne, długie. Niemal niemożliwe do złamania, aby mieć pewność, że nikt faktycznie nie uzyska dostępu do tych plików. Pamiętajcie też, że jeśli zapomnicie hasła, niestety nie będzie możliwości odszyfrowania tych plików, a więc, jest, a więc wtedy nie będziemy mieli dostępu do tych danych. Dlatego warto to hasło gdzieś sobie zapisać. Kliknijmy OK. No, i w tym momencie mamy jeszcze dodatkowe funkcje dostępne w ramach aplikacji Hybrid Backup Sync 3, między innymi możliwość ustawienia limitów szybkości, a więc, wyko aby wykonywanie takiej kopii nie wpływało na działanie. Naszej sieci możemy korzystać z mechanizmów TCP BBR jest to mechanizm, który pozwala optymalizować proces przesyłania plików, a więc są to mechanizmy, których możemy użyć wedle uznania. Standardowo system proponuje wykorzystanie tylko TCP BBR i to też zostawię w moim przypadku. No i opcje, tak samo jak w przypadku backupu na dysk zewnętrzny, a więc tego ruszać nie będziemy. Przechodzimy dalej. Krótkie podsumowanie. Tutaj pojawia się taka ciekawa informacja, szacunkowy. Docelowy poziom odtwarzania RPO 4 dni. Dlaczego tu już widzimy 4 dni? Ponieważ w przypadku mojego harmonogramu jest to wtorek, piątek, a więc na przykład jeśli w poniedziałek będę chciał odzyskać moje pliki, no to ostatnia kopia będzie pochodziła z piątku, a więc jest to ten czas, z kiedy maksymalnie wstecz dane będą dla nas dostępne. Widzimy krótkie podsumowanie, klikamy przycisk utwórz. No, i w tym momencie zadanie pojawi się na liście kopii do, do wykonania. No, i system rozpocznie wysyłanie plików do OneDrive. A. Oczywiście ten proces pewnie będzie dosyć długo trwał, gdyż system musi, wykon musi zdeduplikować dane, a następnie je wysłać na zdalny serwer. Jednak dzięki temu będziemy mieli pewność, że w razie jakichś problemów, w razie awarii, nasze dane są zapisane. W bezpieczny sposób w dwóch niezależnych lokalizacjach. No i w tym momencie, jak widać, obydwa zadania pracują i wysyłają pliki do zewnętrznych przestrzeni. Jedna to jest dysk USB, drugi to jest OneDrive w chmurze. No i w tym, i w tym momencie oczywiście musimy się uzbroić w cierpliwość i poczekać na zakończenie tak wysyłanych plików. No i tutaj możemy zweryfikować, czy ta kopia jest faktycznie zapisywana na dysku zewnętrznym. Mam w przeglądarce otwarty dostęp do mojego OneDrive'a. Jak widać, mamy katalog backup, w którym jest backup OneDrive QDFF. Jest to katalog, przynajmniej widzimy to jako katalog, w którym zobaczymy różne pliki stworzone przez Kunapa. Natomiast nie są to nasze standardowe pliki, a więc jak widać, nie widzimy tutaj zdjęć, które zostały przez nas zapisane, które zostały skopiowane przez system, tylko. Różne pliki, których nie możemy otworzyć, które nic nam nie dadzą, a tak naprawdę są to kontenery, są to pliki przechowujące nasze dane w formie właśnie zdeduplikowanego backupu. Aby w późniejszym czasie uzyskać dostęp do tak wykonanego backupu, będziemy mogli zrobić to na dwa sposoby: albo korzystając z Kunapa metodą przywróć backup, albo będziemy mogli ten plik pobrać na nasz komputer i przy użyciu aplikacji. QDDab Extract Tool, przeglądać pliki i uzyskać dostęp do ich zawartości. W ten sposób, nawet gdy stracimy dostęp do Kunapa i bezpośredniego narzędzia, które wykonywało backup i który pozwala go przywrócić, również będziemy mogli na zupełnie niezależnym urządzeniu te pliki odzyskać. W przypadku wykonywania Backupu z Kunapa przy, przy użyciu aplikacji Hybrid Backup Sync3 możemy oczywiście włączyć powiadomienia. W opisie do tego filmu znajdziecie link do filmu, w którym opisywałem aplikację Centrum Powiadomień, Notification Center, w którym możemy skonfigurować, kiedy i jakie powiadomienia mają być wysyłane, abyście mieli pewność, że w momencie, w którym kopia waszych istotnych danych jest tworzona, to Będziecie o tym wiedzieć. A szczególnie, gdyby zdarzyło się tak, że kopia z jakiegoś powodu się nie wykona, też uzyskacie informacje na ten temat. Jak widać, w moim przypadku mam odpowiednio dopiero 14,5%. A więc pewnie jeszcze kilka godzin zejdzie systemowi na wykonanie takich kopii bezpieczeństwa. No ale jest to czas, który mogę poświęcić, aby mieć pewność że moje dane na pewno są bezpieczne. Kończąc, jeszcze jedna mała uwaga. Jeśli korzystacie na komputerze z aplikacji OneDrive, warto włączyć w niej opcję selektywnego synchronizowania plików. Ponieważ nie chcielibyście, aby plik backupu, który został z kunapa wysłany na serwery Microsoftu do waszego OneDrive'a był za chwilę przez komputer pobierany na dysk komputera w ramach mechanizmu synchronizacji. Jak widzieliście w tym filmie, stworzenie mechanizmu zabezpieczającego dane poza kunapem jest bardzo proste. Jeśli nie możemy sobie pozwolić na przestrzeń w chmurze, nie korzystacie z Office 365, nie wykorzystujecie płatnych planów OneDrive y czy Dropboxie, no to wtedy przynajmniej ten dysk, ten dysk zewnętrzny niech będzie takim dodatkowym zabezpieczeniem. Gdyby coś się stało złego z Kunapem, gdyby coś złego stało się z dyskami, które też mogą ulec awarii i może ulec awarii więcej dysków niż pozwala na to, Poziom write, z którego korzystacie, możecie wtedy stracić wszystko. A w ten sposób, niedużym kosztem, mamy dodatkową kopię. Pamiętajcie, sam RAID na poziomie kunapa to nie jest backup, a migawki są świetnym mechanizmem, który zabezpiecza dane przed ingerencją z zewnątrz. A więc, jeśli na jakimś komputerze użytkownik plik usunie, nadpisze, zmodyfikuje, no to wtedy z migawki taki plik można przywrócić. Jeśli jednak dyski twarde ulegną awarii. No to wtedy nawet migawki nie pomogą, ponieważ są w ramach tego samego urządzenia. Oczywiście istnieje mechanizm replikowania migawek do innego kunapa, no ale wtedy takiego kunapa musicie posiadać. Jeśli chcemy wykonywać kopię najniższym możliwym kosztem, no to najlepszą opcją będzie dodatkowy dysk zewnętrzny, który okresowo jest odłączany albo na przykład przechowywany w innym miejscu u kogoś z rodziny, aby mieć pewność, że geograficznie nasze dane i ich kopia są od siebie odseparowane. To wszystko na dzisiaj. Zachęcam Was do przejrzenia możliwości urządzenia, przejrzenia możliwości Hybrid Backup Sync no i przede wszystkim skonfigurowania mechanizmu backupu, który zadba, że Wasze dane zawsze będą bezpieczne. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć!